Siemaneczka, widzowie, z tej strony Mafia Kamieńca. Dzisiaj zajmiemy się sadzeniem ziemniaków. I jak się uda, to może sobie posiejemy tutaj tą łąkę. Zmiem siać. Ale pierwsze co to już widzicie, sobie otworzymy tutaj wrota. Odpalimy sobie kłada. Dobra. I sobie pojedziemy po... Jak widzicie, to już mamy 1 kwietnia ogólnie. I zaraz wam powiem, po co sobie pojedziemy. Idziemy sobie po ten, jak to się, po ziemniaczki, po sadzeniaki. Dokładnie. Czekajcie, sobie poluszko wezmę. Jak widzicie, 30 jeszcze nie jest sprzedana. Czy stoi, czeka na kupca. O nie, zapomniałem, że w tą stronę się brama otwiera, myślałem, że w drugą. Dobra. O kurczę, a przyczepka nam wywaliło. Dobra. Jedziemy sobie. Wiem, że dawno nie było odcinka ogólnie. Za to przepraszam, ale nie było po prostu kiedy nagrać, bo szkoła. Rozumiecie? Kurde. Więc wiem, że ta przyczepka tak nie pasuje trochę do tego kłoda. A to już tam trudno. Pojedziemy sobie przez, chyba przez gospodarstwo sąsiada. Będzie najszybciej. Mi się przynajmniej wydaje. Ale pierwsze co to chyba sobie weźmiemy, stawimy składa na sklepie. Dzisiaj nie ma niestety sąsiada. To nie nasze pole. Dalej jest nasze pole. Zostawimy sobie składa na sklepie i pójdziemy sobie po już naszego 3PK. Naprawdę. O kurde. O nie, ja zapomniałem o tym. Sorry, lekka wpadka. Dobra. W takim razie to trzeba zrobić tak. Zapomniałem, że to jest w ogóle ten mod zakopywania wgrany. Dobra, i sobie weźmiemy zaraz, jak coś to 30, sobie kupimy taką belkę specjalną. W sumie można 30 wziąć do sadzenia, jeszcze ostatnia praca jej. Sorry. A bo dobra, wiecie co, mam plan. Czekajcie, bo nie chcę wam zbytnio tutaj spoilerować, jakby to powiedzieć. Jak wygląda trzypek. Po remoncie dlatego sobie pójdziemy. Weźmiemy sobie kład, dzisiaj samym kładem podejdziemy sobie pod trzypeka. Później właśnie sobie podejdziemy na ten sklep i sobie weźmiemy tą belkę i sobie już kupimy ten, żeby na gotowo już podjechać. Taki dzisiaj odcinek myślę, że spoko będzie. Chociaż nie, 3 pakiem sobie posadzimy, a 30 jak coś to weźmiemy pod tą belkę. Chociaż nie wiem. Dobra, jeszcze się wszystko okaże, zaraz. My sobie póki co jedziemy po 3 peka. Naszego. I wiem, że nie mają... Kurde, sorry. Lekki poślizg. Tego nikt nie przewidział. Czekajcie, sobie kładem, tu sobie pojadę na kierownicy. W sensie na klawiaturze, nie na kierownicy. Tu mam kawałek prostej. Hamowanie. Jakiś w sumie BMW jechać i przejechać, ale dobra, szkładem sobie pojedziemy. Szybciej będzie. BMW byśmy sobie jechali po tych polnych drogach 20 na godzinę. Kładem to moment się przeleci. Widzicie, szłonki zaczynają tutaj odrastać. Już sobie niedługo będą się na kosy. My jeszcze swoje nie posieliśmy, ale trudno. Posieje się. No i ogólnie, no to już mam sprawę dogadaną w sprawie tego ciągnika żółtego. Tego Ursa 185. Chyba, że wpadnie jakaś lepsza oferta, no ale po prostu dogadałem się już z ceną. Cena tam będzie 32 tysiące, jak z nim gadałem. Ale jeszcze Tura zamówił i Tura ma do niego dołożyć. Więc jest naprawdę bajlando.
No i co? Lecimy. Tutaj po ulicy to można przyjrzeć. W sensie gdzieś wyjechał na wyjazd jakiś tam służbowy. Zapomniałem, gdzieś pojechał na pewno, bo go nie widać. Ale bramę pootwierana. Wszystko ten. Dobra, teraz tak. Gdzie mieszkał ten mechanik, bo już miałem. To wiecie, miesiąc był strzypek w remoncie. Odmalowałem kolor i wszystko. Jeszcze dalej on był. To było tu? Tak, to było tu. Nie, jeszcze wam nie będę spoilerował. Już kawałek zobaczyliście. Dobra. No i co? Trzebek teraz wygląda tak. Wąskie koła, ale spokojnie, jeszcze mamy drugie. Szerokie, jakby coś trzeba było zrobić. Z obciążnikami. No i co? Trzebek wygląda tak. Kabiny stwierdziłem, że nie będę dokładał. Teraz tak, sobie weźmiemy kamerę, przybliżymy. Spalamy po remoncie. Słyszycie, od strzała pali. Czwóreczka sobie wrzucimy. Dobra, piąteczkę i sobie polecimy powoli na sklepik. Kurde, stary kapsloga wkręciłem. Dobra. Lecimy czypakiem na sklep po tą belkę do przyczepki. Ale ja ją mam pobraną. Jak nie mam jej problemu, to będzie problem. Czybek w ogóle innego koloru nabrał, taki miodowy, teraz ładniejszy jest. Też myślę, że te drugie koła sprzedamy, jak już będzie nowy ciągnik. No i co? Lecimy powoli sobie. Chyba jeszcze dzisiaj po drugiej, ostatnio do 30, chyba sobie jeszcze posadzimy 30. Dobra, dobra, teraz tak, się zatrzymamy. I teraz tą belkę trzeba znaleźć. Ona będzie w różnych. Kurczę, nie mamy tej belki chyba. Gdzie ona jeszcze może być? W obciążnikach. Też jej nie ma. W rowetach też jej nie będzie. Kurczę, lipa. Dobra. Zrobimy to inaczej. Mogę to przed odcinkiem ogarnąć. Dobra. Trudno się mówi. Trochę nierealistycznie, ale trudno. Ważne, że szczypek odebrany. Jak teraz widzicie, możecie zauważyć, sporo takich modów fajnych wychodzi, polskich. Naprawdę są ładne. Teraz czypek, paczka czypeków wyszła z turami. No teraz będzie na czym grać. Gospodarstwa już można sobie na spokojnie budować, takie mody po zarąbiste by wychodziły. Tylko że ja teraz jakoś nie mam weny do budowy. Kompletnie. Myślę, że niedługo jakaś polska seria wpadnie, typu... Właśnie, żeby tak od początku, od samego początku zacząć z sąsiadem. Sąsiada po sąsiedzku, ma fisalec. Tylko jeszcze nie wiem na jakiej mapie.
Możliwe bardzo, że na osinie sobie to zrobimy. Ja bo do BM-ki to nie będziemy podbijać, podpinać przyczepki, bo tym bardziej się zakopie, jeszcze bardziej niż kład. Trzeba po prostu nierealistycznie zrobić tyle. Wspomniałem o tym modzie na zakopywanie się. Pamiętam, że ten sąsiad, ten o tutaj co mieszka, miał kiedyś Simpsona S51. I że on go chciał sprzedać, ale co on zrobił z tym Simpsonem, to ja nie wiem. On zawsze stał w tamtej stodółce. No ja tą przyczepkę sobie zaraz ściągniemy 60-ką. Się nad szpakiem. No dobra, bo w sumie ona na samym początku pola stoi, to nie będzie nam zbytnio jakoś przeszkadzała. Chyba. No, więc tak. Po prostu chciałem już sprowadzić 3PK. Zobaczcie, jak to teraz to ma kompletnie inny klimat, ten 3PK. Jeszcze napiszcie w planach, w komentarzach, czy kabinę do niego zakładać. Ale jestem zdania, że nie, bo w sensie fajnie wygląda bez kabiny ładnie. Chyba wrócił do domu. I ogólnie no to co, wszystkie tłoki zostały wymienione tam co były. Panewki, wszystko wyregulowane. Pompa wtryskowa była oddana do regeneracji. Taki kapitalny remont, można powiedzieć, że przeszedł. Dobra, niech on sobie tutaj stoi. Sobie teraz zrobimy tak. Sorry, ale serio. Muszę tak to zrobić, bo inaczej tego nie zrobię. To będzie w tych raczej. Nawóz, ziarna, słoma. Oj, 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 oj. Dobra, zrobię to jeszcze inaczej. Sobie otworzymy te wrota. To są nasiona kukurydzy, prawda? Weźmiemy te nasiona po prostu kukurydzy, no trudno, musicie mi to wybaczyć. 30 już dawno nie była palona, ona tu stoi już. I kilk slat. No od miesiąca co stoi, od tego odcinka co ja tak postawiłem, tak stoi cały czas. O, sorry, jest mocno. Dobra, teraz tak, sorry, zapisałem niechcący. Teraz tak, jak to było? Dobra, to było tak. Sobie po prostu przeniesiemy tutaj. To nam w żaden sposób nie przeszkadzało. Będziemy sobie zatankować. Zatankować. Napełnić.
A jeszcze trzeba podjechać. Czekajcie, czy ja tego nie mogę napełnić? Tak, o. Dobra, następna nierealna rzecz. Boże, ten odcinek już mnie wnerwia, serio. A dobra, bo tu nawozy tylko są. Porąbało mi się. Kurczę. Dobra. Tu coś może stoi, jeszcze może coś... Nie. Dobra, to sobie zdanie sobie po prostu zrobię w następnym odcinku. Tylko czasu więcej poświęcimy niż ten. Zaraz sobie pojedziemy pasieć tej trawy. Czekajcie, zobaczcie ile mamy minut odcinka tutaj. 16. Palimy sobie New Hollanda. Dwójeczkę sobie wrzucimy. Trójeczka. Chciałem sobie siać. Tak trzeba zrobić. Czekajcie, sobie zmienimy jeszcze zakres. Dobra, sobie opuszczamy, jedziemy. Sieje, sieje, elegancko. Te ziemniaki to chyba jeszcze raz uprawię tym agregatem, a to już poza odcinkiem. O, no i dobra, i pięknie idzie. Sobie posiejemy tutaj łączkę, będziemy mieli. Jeszcze trzeba powoli plany na obarę szykować. To nie ma co zlekać z tą oborą. Tutaj cofniemy. No i może na tym odcinku się pojawi Twitty Track, o ile mi się przypomni, żeby go włączyć. Już leży nieużytkowane o ile czasu. Trzeba będzie wszystko od nowa poustawiać, kamerkę, wszystko. Dobra, dobrze idzie. Jeszcze kawałek sobie cofnę. Sobie w kółko będziemy siali. Czy jak ta trawa jest. Się nie ma czym zbytnio martwić. Tak. Sobie posiejemy chwilę. Wiem, że tego zielska tu nie powinno być, ale urosło, no. Tam takie zielsko to nie przeszkadza.
No nie. Siemik mi się nie opuścił. O Boże. Jechałem na marne. Kurde, sorry. Ciek się skojarzony jestem, serio. Dobra, trudno. Przez przerwa długa od nagrywania i wszystkiego się zapomina. Będę podnosił, tylko sobie taką zakręcę. No nie, jeszcze znacznik ma odpalony. Czekajcie, zaraz zobaczę, czy mam dalej odpalony. Sorry, jestem dzisiaj tak udany. Znaczek już nie działa, przynajmniej tyle dobrego. Ten odcinek to dzisiejszy to będzie jakaś totalna porażka, serio. Wsiąłem sobie chwilę z tej kamery. Czekajcie, sobie miniaturę strzelimy. Z tej strony sobie strzelimy te koło. Nie, dobra. Dobra, to sobie podniesiemy. Już tam niech zostanie tezaur, ale trudno się mówi. Jeszcze raz tam się później przyjedzie, po odcinku sobie przyjadę. Co mi się stało, że dwa razy dziesiątkę kliknąłem? Nie, może zaraz sobie live odpalę, nie wiem. To dzisiaj będzie na tyle z tego odcinka, zaraz. Już to kończymy, to siebie po prostu i serio kończę. Sorry, że dzisiaj taki pewnie nudniejszy odcinek będzie, no ale... A przynajmniej, żeby wcześniej ładnie wyglądał. Pojedziemy sobie teraz z drugą stronę. Kamienie się już powoli pokazuje na polach.
Niedługo trzeba będzie zbierać. Muszę w następnym sezonie, może sami tak nie znają tą maszynę. To kto wie, może ja zamówię. Na odcinek prawdopodobnie dostaniecie w niedzielę. To jest najbardziej prawdopodobne. Dobra, myślę sobie resztę dzisiaj poza odcinkiem. Po prostu na następnym odcinku sobie zasadzimy te ziemniaki. Będą dwa krótsze odcinki, trudno. Już później myślę, że sobie przejdziemy do żniw. Albo pryskania. Bo opryskiwać wyszedł fajny. To, że jeszcze go chyba nie wgrałem. Dobra, że sobie na kółko staniemy. Odcinek w sumie przejechany na niczym. Dobra, sobie tutaj skończymy już. Idziemy sobie zobaczyć sąsiada pszeniczkę, jak to wygląda. No ładna, ładna. No i takim akcentem będę z wami kończył. Więc co, trzymajcie się, siema.